umiejętności, gra bez zaangażowania w tym meczu to będzie za mało. Mamy dzisiaj spotkanie w Pucharze Polski i walczymy o awans do półfinału i to jest nasz cel nadrzędny. Gramy z drużyną Olimpii Grudziądz, która gra w trzeciej lidze, ale jest bardzo dobrze zorganizowana i nie przez przypadek wcześniej wyeliminowała Wartę Poznań, ekstraklasowca, tak więc jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy faworytem, chcemy awansować do półfinału, ale mamy również szacunek dla przeciwnika, dla tego, jak się on prezentuje i na pewno same umiejętności, gra bez zaangażowania w tym meczu to będzie za mało. Oglądaliśmy ich wszystkie mecze, oglądaliśmy dwa mecze za trenera Guli, za asystentem Markiem Stepnowskim, byliśmy też na meczu z Legią. Widzimy pewne zmiany, jeżeli chodzi o sposób gry Wisły. Tworzy ona więcej sytuacji, jest zdecydowanie bardziej agresywna, ale mamy swój plan na to, będziemy chcieć im się przeciwstawić i osiągnąć korzystny rezultat. Wychodzimy z założeniem takim, że nie ma się czego bać, trzeba wyjść i pokazać swoją tożsamość. Widzieliśmy przed meczem, że oczywiście na papierze nie byliśmy zespołem wstawianym w roli faworyta. No, ale taka jest piłka i za to kochamy tą piłkę, że piłka lubi niespodzianki. I dzisiaj tą niespodziankę na pewno sprawiliśmy. Nie tylko nam, ale też kibicom, tych, którzy przyszli licznie. Zakładaliśmy tylko i wyłącznie awans i próbę przełamania się w tych naszych ostatnich słabych wynikach. Przede wszystkim źle weszliśmy w mecz, szybko straciliśmy bramkę i to było na pewno kluczowe w tym. Później doprowadziliśmy do wyrównania. Thank you.
serii rzutów karnych jest to loteria, jak wiemy, w piłce nożnej tak się dzieje i niestety odpadamy. No, jest ciężko to opisać, jaka to jest chwila, po prostu takiemu klubowi jak Wisła nie wypada odpadać. Ten mecz dzisiaj był wyjątkowy. Znowu udało się przychylić szale na naszą korzyść po 120 i tak pożytach karnych. Mówiliśmy sobie, żebyśmy nie kombinowali, po prostu żebyśmy strzelali tak jak potrafimy, no i udało się, z czego tak jak powiedziałem wcześniej, no jesteśmy bardzo szczęśliwi.